Wita się z Wami Craft Iza, czyli Izabela Dab. Witam Was serdecznie w filmiku z serii Rozwijam się i dziś porozmawiamy o warsztatach w Tykocinie. Ostatni weekend był bardzo intensywny, ale też bardzo cudowny. Spotkałyśmy się na warsztatach, które prowadziła Ola i to były warsztaty mediowe, bardzo mediowe. Ale nim przejdziemy do warsztatów, to chciałam Wam pokazać ATC, jakie dostałam. Najpierw prezent i ATC od Anetki, od naszej Anetki, której znakiem rozpoznawczym są nożyczki. Pomyśl życzenie, taki trochę steampunk, tutaj takie srebrzenia, nie wiem czym to jest zrobione, czy to jest tło, stempel, ramka, taka klisza fotograficzna i napis pomyśl, życzenie. Bardzo pomysłowe ATC jak zawsze i Anetka dała nam też taki drobny prezencik, nożyk i kujkę, czyli wiecie, ten szpikulec tam do podnoszenia na przykład spłonek od taśmy. To jest bardzo przydatne narzędzie. Także Aneta, bardzo dziękuję i dziękuję Ci też za transport oczywiście. Do Tykocina i z powrotem. To była fajna droga, naśmiałyśmy się, nagadałyśmy. Bardzo, bardzo Ci Aneta dziękuję. A teraz przechodzimy do mojego ATC. Moje ATC to jest mandala. Ja narysowałam taką dużą mandalę na kartce A4 i ją pocięłam. A że było nas 10, z kartki A4 wychodzi 9 takich ATC, znaczy takich kawałków papieru w formacie 3,5×2,5. Więc wyszło mi 9 tych mandal. Jedną dorysowałam taką małą. No i moja jest akurat kawałkiem tej dużej, rozciętej. A dlaczego ja narysowałam mandalę? Zaraz wszystko opowiem. To jest ATC od Tosi naszej, z tosiakowo.pl. Jesteś silna, z jesienny klimat, z tymi kaktusami, które były ostatnio dostępne na live'ie u Tosi, ostatnio albo przedostatnio, z takimi jesiennymi kaktusami z dyniami. Mój akurat nie ma stópek, ale ma dyniki za to. Dzięki Tosia. To jest ATC, bardzo specyficzne od Kasi. Jest tutaj wyhaftowana literka I. I to jest taka zawieszka, można ją przełożyć przez etui w telefonie albo dołączyć do kluczy. No i zawsze mieć ze sobą. I ja sobie to dołączę do kluczy, tą taką poduszeczkę, powiedzmy, mięciutką dołączę do kluczy. To jest ATC od Paulinki. Wściekłe koty. Ja sobie zażyczyłam różowego tego kota na wyembosowanym i wywoskowanym tle. To się wszystko pięknie tutaj złoci. My z Pauliną robiłyśmy ATC na żywo, ponieważ gadałyśmy akurat sobie i robiłyśmy swoje ATC. To jest ATC od Kasi, a nie od Izy. To jest ATC od Izy, myślałam, że od Kasi. Od Izy, bardzo takie warstwowe, z ramką, shakerek w środku, latające cekinki. No i kolekcja oczywiście od Craft O'Clock papierów. Tutaj także to jest ATC od drugiej Izy. Chwytaj chwilę. Też takie, wiecie, warstwowe. Dużo tutaj jest tego. Te pianki są wysokie. Bardzo ładna kobitka. Też kolekcja od Craft O'Clock. A to jest ATC od Oli, czyli prowadzącej. Bardzo lubię HDF-kowe bazy. Mnie się na pewno przydadzą, więc ja jestem bardzo zadowolona z tych baz. No dobra. No to prezenty i ATC można odłożyć na bok. I
I można przystąpić do prezentacji pierwszej rzeczy, którą zrobiłyśmy na warsztacie. A ta rzecz, kiedy ją dostałyśmy, wyglądała tak. Jest to odciśnięta z foremki mandala okrągła, uformowana do kształtu miseczki. Ja muszę z moją jeszcze bardzo delikatnie, bo jeszcze nie jest kompletnie sucha. Ona jest włożona w domu u mnie i tam była na warsztatach w miskę, po prostu taką normalną, szklaną, żeby tutaj się uformował ten kształt. Ona, moja ta, ja będę robić jeszcze jedną, po prostu dlatego odcisnęłam sobie tą mandalę po warsztatach. I ona jeszcze tutaj po bokach jest taka trochę, wiecie, gumiasta, powiedzmy. No więc bardzo ostrożnie trzeba z nią postępować, żeby jej teraz nie wykrzywić, żeby ona mogła sobie spokojnie wyschnąć i żebym mogła zrobić drugą taką miseczkę. A to jest moja miseczka warsztatowa. Ona już jest zupełnie sucha, twarda. No oczywiście jak spadnie, to się roztłucze, bo to jest glinka, tak? Malowana woskami, a później utwardzona lakierami, wieloma warstwami lakierów. Ona się tutaj przecudnie błyszczy od tego lakieru i wygląda na taką metalową tutaj. No i woski, ja swoją utrzymałam w takiej kolorystyce zielonej, powiedzmy. Potem dodałam ten taki brązowy kolor, ale to jest taki bardziej miedziany. No i złoto oczywiście, i złoto tutaj na brzegach. I tak wygląda moja miseczka, moja mandalka. Ona będzie oczywiście tutaj na takiego różnego rodzaju fajne rzeczy. No i dlatego moje ATC jest też mandalowe. Tak, ja też namalowałam mandale, żeby jakby trochę nawiązać do tego warsztatu. Kolejną rzeczą, którą robiłyśmy, były wianki, stożki, czyli choinki bądź bombki. Ale ja zrobiłam sobie taki wianek, nigdy czegoś takiego nie robiłam. Dlatego bardzo, że tak powiem, miałam ochotę taki projekt wykonać. Łyczek kawki. Ponieważ nigdy czegoś takiego nie robiłam. No i tutaj są oczywiście wyciski z foremek, takie świąteczne, bo mój jest świąteczny. Świąteczne listki, świąteczne szyszeczki, tutaj jelonek, któremu odpadło było uszko, no tutaj te czerwone jagódki od ostrokrzewu, wiadomo. No i na wierzchu u góry gwiazdki, a na dole polisensje. I u mnie te polisensje były białe na początku, ale bardzo, bardzo się odbijały od tej pracy, więc je po prostu wywoskowałam na zielono i one już takie bardzo białe nie są. Nie wybijają się tak bardzo z tej pracy. Tutaj mamy strukturę z pasty, którą Ola zrobiła sama i powiedziała, zdradziła nam przepis na tą pastę, więc taka pasta, wiecie, piaskowa, która no, jest po prostu strukturą, ma za zadanie być dodatkową warstwą na pracy, to mam ten przepis i myślę, że nie zawaham się go uszyć, no bo wiadomo, że media są sprawą drogą i im więcej możemy sobie jakoś tam sami z tym poradzić, to tym lepiej. Gwiazdki są wysrebrzone, żeby woskiem oczywiście, żeby też nie były takie bardzo, bardzo białe, tak się nie odcinały bardzo z tej pracy. A w pracy oprócz wosków użyłyśmy jeszcze past pozłotniczych, złotej i srebrnej. No ja akurat mam złotą i ona powoduje, że te szyszki tutaj wyzłocone i wypolerowane miękkim materiałem są jeszcze bardziej takie złote, jeszcze bardziej takie świecące. No to pasta jest oczywiście dużo bardziej, nie wiem czy oczywiście, ale tak mi się wydaje, że jest dużo bardziej napigmentowana,
Trzeba jej w związku z tym użyć dużo mniej niż jeśli mówimy o wosku. No i ma też taki kolor takiego prawdziwego złota. Oczywiście, że są woski też, w którym wosk królewski złoty na przykład, no to on też ma kolor super złota, nie? Ale ta pasta pozłotnicza jest, no moim zdaniem, dużo... Czy lepsza, to nie umiem jeszcze na to pytanie odpowiedzieć, no bo użyłam jej po raz pierwszy, ale jest na pewno dużo bardziej intensywna, nie? I ładnie zmieniła kolor, kiedy wszystko zostało tutaj, wiecie, to złoto zostało jakby tak trochę wyszlifowane miękkim bawełnianym materiałem. To była praca numer 2. A teraz pokażę Wam pracę numer 3, która jest ogromna. I jest to sekretarzyk. Ja nie wiem, czy Wy nie słyszycie przypadkiem odgłosu pralki, bo tam coś w niej ewidentnie strasznie terkocze, ale mam nadzieję, że tego nie słychać. To jest sekretarzyk, który, nie wiem jak mam Wam pokazać, który się otwiera do góry w takiż oto sposób. Tutaj jest miejsce na ułożenie czegoś. Ja sobie tutaj włożyłam klej póki co, żeby po prostu pokazać, że tutaj jest ta półeczka. Teraz zrobimy chwilę prawdy. O, prawie się zmieści. No nie, nie zmieści się. Myślałam, że zmieści się tutaj, że to będzie taki sekretarzyk, wiecie, w którym można trzymać bujo. Ale jeśli ktoś ma A5, to spokojnie wejdzie. Ja mam B5, dlatego mi nie wchodzi, jest za duże. No ale można sobie tutaj włożyć do tego sekretarzyka, co tam się chce. Ja nie mam zamiaru go nikomu absolutnie oddać. To jest taka praca, która będzie u mnie stała na honorowym miejscu. Widzę tylko, że tutaj trochę mi widać nie kleju, tylko, no dobra, powiedzmy kleju, nie? Ale to heavy body gel. Ja sobie to jeszcze troszkę tutaj wyzłocę, bo tutaj ten sekretarzyk jest wyzłocony złotym woskiem. Natomiast jakby od początku zaczynając. Sekretarzyk był, jak gdzieś mam niepomalowany, ale to nie tu. A ja mam chyba wszędzie. A nie, nie mam. Nie mam, nie mam, nie mam, nie mam. Sekretarzyk był takiego koloru. To jest spód szuflady. I teraz co my tutaj zrobiłyśmy? Zrobiłyśmy tutaj milion rzeczy. Po pierwsze, zrobiłyśmy transfer na złocie. Czyli z obrazka wydrukowanego na kartce, ten obrazek przeniosłyśmy na taflę złota. To jest oczywiście HDF-ka zwykła, taka jak tutaj pokazywałam prędzej. Zwykła HDF-ka, na którą zostało położone płatki złota, ale to nie są takie płatki malutkie, które my bardzo często wykorzystujemy, tylko szlak metal to się nazywa chyba, tak mi się wydaje, że to były takie artusze, szlak złota czy szlak metalu, szlak złota chyba. I tutaj to zostało, wiecie, przyklejone na odpowiednie medium, żeby to się pięknie skleiło. Później zostało polakierowane, wyszlifowane, polakierowane, wyszlifowane i tak 4 albo 5 razy. Już na tym przeniesionym transferze. No a później zostało przeciemnione tutaj po bokach, tak żeby wyglądało na stare. I u mnie dokładnie w ten sam sposób, tylko bez takiej ilości lakieru, została zrobiona szuflada i zostały zrobione boki. I ja sobie później występlowałam te boki i tą szufladę. Takiego samego stempla użyłam po boku i na szufladzie, więc nie będę machać tak tym sekretarzykiem. Tutaj są takie napisy, no a tutaj takie spękania, bo ten sekretarzyk jest utrzymany w takim stylu postarzonym, w takim stylu vintage. No i oczywiście tutaj jest jeszcze dekor z jednej i z drugiej strony. Też wyciśnięty z tej glinki, z której zostały zrobione miseczki i przyklejone tutaj po bokach, pomalowane czarnym gesso, wyzłocone i potem delikatnie spatynowione.
Czyli tutaj nie wiem, czy to tak będzie dobrze w kamerze widać, ale tutaj jest też taki niebieski kolor patyny. Tak się prezentuje mój sekretarzyk. Jestem absolutnie dumna z tej pracy. Tak się jeszcze raz otwiera. Tutaj mamy jeszcze tą taką szufladę, dosyć głęboką. No, ja jestem absolutnie przekozacko dumna z tego sekretarzyka. Sekretarzyk robiłam ja i Aneta. Dziewczyny robiły herbaciarki, takie kwadratowe pudełeczka z przegródkami na cztery, ale ponieważ ja niedawno robiłam herbaciarkę na warsztatach, na tych twórczych rozdziałach z Kasią Kędzierską, więc no, już nie chciałam kolejnej herbaciarki robić, więc robiłam ten ogromny sekretarzyk. On jest naprawdę duży, bo on ma 28 cm długości. Co ja chciałam zmierzyć? Wysokość. Wysokość jest 26 cm. No i głębokość jest 11,5 cm. Więc no, to jest duża praca, tak? Porównywalna do mojej szklarni czy do fortepianu. Taka wielkość. Bardzo mi się te warsztaty podobały. Tak jak powiedziałam, jestem przekozacko dumna z tego sekretarzyka, w ogóle ze wszystkich prac, ale z tego sekretarzyka, a właściwie z tego tutaj elementu pod tytułem transfer, bo to nie jest łatwa rzecz, ten transfer, i tutaj trzeba się troszkę napracować, najpierw przygotowując na jego powierzchnię, a później jakby przekładając sam transfer i zdzierając tą warstwę papieru, która jest, wiecie, pod rysunkiem, żeby to było takie przezroczyste i ładnie, żeby ciągle to złoto było widoczne spod tego transferu, no to nie jest takie hop-siup do przodu, naprawdę. To tutaj się naprawdę napracowałyśmy, kulkowałyśmy, nazdzierałyśmy tego papieru, żeby te transfery ładnie wyszły. Tak jak powiedziałam, no praca jest przekozacka. Takie coś robiłam po raz pierwszy, choć transfer już był na warsztatach, na tych twórczych rozdziałach u Kasi, ale ja akurat tego transferu z warsztatami Kasi nie robiłam. Więc dla mnie to było pierwsze spotkanie z transferem i wyszło, jak widzicie, no moim zdaniem przekozacko wyszło. Cudne to jest, takie gładziutkie. Bardzo, bardzo, bardzo mi się ta praca podoba. W ogóle wszystkie prace mi się podobały, bo te skrzynki też weszły bardzo ładne. Takie, wiecie, też tutaj przyciemnione po brzegach. Naprawdę super to wyszło. Myślę, że dziewczyny, jak będą pokazywać swoje prace z warsztatów w Tygodzinie, to też będą bardzo z tego zadowolone. Ola super tłumaczy, wszystko jest jasne. Opowiada o tych mediach, wiecie, z całą gamą rzeczy, którymi można zastąpić jakieś drogie media. No bo wiadomo, że ja takich sekretarzyków i takich transferów nie będę robić na co dzień. Ja jeszcze zrobię jeden czy dwa i to pewnie zaspokoi moją ciekawość do tych transferów i jakby zapotrzebowanie na te transfery przede wszystkim. No więc nie ma też sensu kupowania nie wiadomo jak drogich, nie wiadomo jak dużych mediów do tego. Oczywiście te media można użyć też do czegoś innego, no to jest wiadome, nie? Ale jakby się tak chciało mieć te wszystkie media od razu kupione, czy to farby, czy nawet te wszystkie lakiery, których używałyśmy, czy ten specyfik do przyciemniania. Oczywiście, że to przyciemnienie można zrobić tuszem czarnym, no pewnie, że można, nie? Nawet czarnym gesem pewnie to można zrobić, choć tuszem będzie ładniej to wyglądać. No ale można też mieć odpowiedni specyfik, żeby to robić w taki sposób, jak tutaj na tej pracy. Także Ola nam opowiedziała bardzo dużo bardzo ciekawych rzeczy i na temat technik, i na temat preparatów, i na temat mediów, i na temat farb, które warto kupować, za które nie warto przepłacać, ale też takich trików, wiecie, takich tipów różnych na zrobienie czegoś,
No, te nasze miseczki oczywiście, no to są po prostu małe dzieła sztuki, tak? No po prostu małe dzieła sztuki. Tak jak powiedziałam, ja sobie już teraz w domu poczekam spokojnie, aż wyschnie ta duża miska i sobie zrobię taki komplet. Tą małą będę miała na te mniejsze wycinanki, tą dużą na większe wycinanki, czy tam na coś innego. No a sekretarzyk użyję pewnie na, bo on jest no, w środku, jak się go zamknie, no to tam jest ciemno, więc można tam spokojnie trzymać farby, media, woski, bo ja je trzymam teraz w pudełku po prostu. Więc teraz będę miała super miejsce i łatwy dostęp, żeby to wszystko powyciągać. Bardzo się cieszę, że się udało Ole namówić na to spotkanie z nami. I też pokazać, że nie jesteśmy tylko takie, wiecie, papierowe, że też lubimy się pobrudzić, że lubimy media, że lubimy takie fajne, skomplikowane rzeczy robić. One dla kogoś, kto w tym siedzi, pewnie skomplikowane nie są. Natomiast dla osób, które no, głównie działają w skrapie, a tymi mediami zajmują się, tak wiecie, bo są twórcze rozdziały, bo jest jakiś warsztat z kimś tam, na przykład z Karoliną, albo no właśnie z Olą, teraz poprosiłyśmy Olę, żeby nam pokazała parę rzeczy, no to my chętnie bierzemy w tym udział. Jak jedziemy na zlot i są warsztaty mediowe, to też bierzemy w nich udział, żeby się po prostu czegoś więcej nauczyć i żeby potem część tych technik mediowych móc przenieść na scrapbooking, no bo przecież folia czy to złoto jest używane w scrapbookingu. Nie takie złoto, nie takie płatki złota, tylko folia złota, którą można kupić na przykład w ITD Collection. Ona jest używana najczęściej do złoceń. Mają też w ITD taką tęczową, którą można po, wiecie, no, wyzłocić, ale na tęczowo. Nie wiem, jak to po polsku bardziej wytłumaczyć, bo ta folia jest po prostu tęczowa. Ona jest też taka złotawa, ale no, ma wszystkie kolory tęczy. No i wtedy po prostu ten element taki wyzłocony, czy tam wytęczowany, po prostu błyszczy w pracy, tak? No to i to daje taki efekt, że po prostu klękajcie narody. Więc fajnie jest o tym wiedzieć, jakby spróbować sobie tego, zobaczyć, czy to jest też dla nas. No ja tak jak powiedziałam, będę robić jeszcze ten transfer. Muszę kupić dwie czy trzy rzeczy, ale ten transfer jeszcze będę robić. Mam takie pudełko jedno, takie surowe zupełnie. Gdzieś je tam kupiłam w Tedim chyba. I miałam robić takie jesienne pudełko na coś tam, ale no postanowiłam, że zrobię sobie po prostu jeszcze na tamtym pudełku też transfer. Teraz już spróbuję sama po prostu zrobić. No i mam do skończenia też transfer na tacy z twórczych rozdziałów, więc tego transferu też nie odpuszczę. Więc będę już miała jakieś doświadczenie, to jest zbyt górnolotnie powiedziane, ale jakiś malutką cząstkę doświadczenia z tymi transferami będę już miała. Mam nadzieję, że to nie były ostatnie warsztaty z Olą. My ją tak wstępnie namawialiśmy, że może na wiosnę kolejne warsztaty, teraz może ze szkłem. Ola tam coś na pewno jeszcze wymyśli oprócz szkła. I chciałam z tego miejsca zapewnić, że nie była to karna kolonia. Bardzo dobrze nam się pracowało. Robiłyśmy jedną rzecz, odkładałyśmy do wyschnięcia, brałyśmy się za drugą, znowu odkładałyśmy do wyschnięcia, za trzecią, znowu odkładałyśmy do wyschnięcia, wracałyśmy do pierwszego projektu i tak po kolei, w ciągu tego, no, 1,5 dnia tak naprawdę, zrobiłyśmy te cudne trzy prace, z których ja jestem bardzo, bardzo, bardzo dumna. Fajnie jest, że sama bym do tego nie usiadła po prostu, a na takim warsztacie zmobilizowałam się, usiadłam i mi wyszło. To jest po prostu super, hiper doświadczenie, że robisz coś po raz pierwszy i masz taką prowadzącą i tak wytłumaczone te wszystkie rzeczy, że po prostu siadasz i ci wszystko wychodzi. Także jeszcze raz bardzo dziękuję Oli za warsztat, dziewczynom za spotkanie, Reni za cudowną organizację wszystkiego,
że mamy tam takie super miejsce do pracy, że mamy gdzie potem po pracy usiąść, pogadać, zjeść, pośmiać się. To jest super zawsze weekend i nie mogę się już doczekać następnego. A jak z niego wrócę, to pokażę Wam oczywiście pracę, którą tam wykonałyśmy. A na dzisiaj to wszystko. Żegnam się z Wami ogromnym sercem. Bardzo dziękuję, że mnie oglądacie. Mam nadzieję, że moje projekty warsztatowe podobają się Wam tak samo jak mnie, albo może bardziej. To dajcie proszę znać o tym tam na dole w komentarzu i za pomocą przycisku kciuka. To jest bardzo dla mnie ważne. Ja wtedy wiem, że ktoś to ogląda i że to robię nie tylko dla siebie, żeby sobie pogadać, ale też dla osób, które mnie oglądają. No, jak tak go ustawię, no to nic nie widać, nie? Dlatego tak jeszcze raz. Tu się otwiera do góry. Tutaj mamy szufladkę. Ona może być na różne pisadła na przykład. No, ten sekretarzyk ma moim zdaniem bardzo, 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 bardzo dużo zastosowań. I nie wiem, czy sobie nie dorobię do sekretarzyka, do kompletu na przykład chustecznika. Ona też podpowiedziała, że fajnie te chusteczniki wyglądają. Ja już robiłam, jak pamiętacie, chustecznik mediowy, ale tutaj to jest zupełnie inna technika. Dobra, uciekam. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Mam nadzieję w piątek z Art Journalem, a w sobotę z kolejnym odcinkiem planowania. Dzięki, pa!